He-Man. Tohle místo bylo zarostlé, vypadalo to tady, jak v pralese opravdu tady vyrůstaly ty nálepové dřeviny. Trpěl za naše hřechy, ale na tím, že mě skončilo. Slyšeli jsme i teraz s tím žijemi, že nespravedlivost, křivda, bůl, smrť, zlo nemají i nebudou měli ostatního slova. A v naší tradici evangelické často na cmentářach zabřmievajú slova Pána Jezusa: ja jestem z martwych stanie i życie. Kto wierzy we mnie, choćby i umarł, żyć będzie. Kiedy stoimy i pochylamy się przy pamiątce tych, którzy tragicznie zginęli, myślimy o tej tragedii. Nie chcemy zapomnieć, ale chcemy naszą perspektywę, nasz wzrok unosić wyżej. Do tego, który jest zmartwychwstaniem i życiem. Który zwyciężył śmierć i zło. I który otwiera przyszłość. Chcę was zaprosić do tego, byście szukali w życiu tego, co wielkie, co ma sens. A może to, co takie błahostkowe odsuwali, pomijali, by żyć mądrze, by czas, który tutaj na ziemi mamy, dobrze wykorzystać. Pamiętając o tych, którzy zginęli, nie są między nami, pamiętamy też o wielkiej Bożej miłości. Nie wiemy, jak to dokładnie będzie, ale wiemy, że Jego miłość nie jest za krótka, że ona dosięgnie nawet grobu, śmierci. A więc w tej nadziei dziś przypominamy sobie tych, którzy zginęli. Dziękujemy za ich życie, za ich przykład żmudnej pracy, którą też możemy widzieć jako wielką. Dziękujemy. Miejsce pochówku ludzi, miejsce pochówku naszych przodków zasługuje na to, by było zachowane, i to jest celem naszej działalności. Dziękuję za...